Przedstawiamy sposób wyboru i montażu wysokiej jakości zlewozmywaków granitowych firmy Primagran. Pracę podzieliliśmy na 5 etapów. Zakup odpowiedniego zlewozmywaka i przygotowanie. Wycięcie otworu w blacie. Montaż baterii oraz przelewu. Osadzenie zlewozmywaka w blacie. Montaż syfonu i podłączenie wody. Zacznijmy od wyboru właściwego zlewozmywaka. Zastanawiasz się, jaki zlewozmywak wybrać? Zlewozmywaki granitowe Primagran powstają w wyniku połączenia najwyższej jakości kruszyw mineralnych oraz wysokiej klasy żywic. Cechują się dużą elegancją, trwałością oraz odpornością na działanie wysokich temperatur. Dzięki temu otrzymujesz 35 lat gwarancji. Dzięki bogatej ofercie modeli i kolorów z łatwością dopasujesz odpowiedni zlewozmywak do Twojej kuchni. Zlewozmywaki Primagran podzielić możemy na jednokomorowe, półtorakomorowe z komorą pomocniczą, dwukomorowe oraz narożne. Mogą również posiadać ociekacz, który spełnia głównie funkcję półki do suszenia naczyń. Wszystkie zlewozmywaki Primagran mogą być montowane wymiennie, zarówno na lewą, jak i prawą stronę. Pamiętaj, by przed zakupem sprawdzić wymiary tak, by komory wraz z odprowadzeniami baterii i syfonu wypadały wewnątrz szafki. Unikniesz w ten sposób problemów z nachodzeniem zlewozmywaka na sąsiednie szafki. Na stronie primagran.pl sprawdź, który zlewozmywak najlepiej pasuje do wymiarów Twojej szafki. Zlewozmywaki granitowe Primagran mają standardowo dwa otwory. Jeden na baterię, drugi na dozownik lub pokrętło korka automatycznego. Dozownik w wygodny sposób umożliwia dozowanie płynu do mycia naczyń. Syfon automatyczny posiada pokrętło służące do zamykania i otwierania otworu odpływowego. Do wszystkich naszych syfonów możesz podłączyć zmywarkę lub pralkę. Pamiętaj również, że Primagran oferuje bogaty asortyment baterii, w którym znajdziesz rozwiązanie idealnie pasujące do Twojego zlewozmywaka. Gratulujemy! Dokonałeś właściwego wyboru. Teraz przystąpimy do montażu zlewozmywaka granitowego firmy Primagran. Sprawdź zawartość opakowania. Zlewozmywak, szablon, instrukcja montażu, syfon automatyczny lub zwykły, oraz dodatkowo bateria, dozownik lub inne zamówione przez Ciebie elementy. Teraz skompletuj narzędzia. Potrzebne będą wyrzynarka, wiertarka z wiertłem o średnicy 10 mm, piłka do skracania rur w syfonie, moneta, młotek, gwoździe i listewki, klucz francuski, sanitarny silikon bezbarwny wraz z pistoletem do silikonu, szmatka, benzyna lakowa, taśma klejąca, miarka, czarny mazak i nożyczki, papier ścierny, odkurzacz, okulary ochronne. Wycięcie otworu w blacie. Podczas wycinania łatwo jest zanieczyścić zawory i odpływ, dlatego pamiętaj, by je wcześniej zabezpieczyć. Teraz rozłóż szablon i znajdź na nim schemat wybranego przez Ciebie zlewozmywaka. Następnie zaznacz mazakiem właściwą linię. Dzięki temu nie pomylisz się podczas wycinania otworu. Wytnij szablon z około 3-centymetrowym marginesem i połóż go na blacie w miejscu, w którym ma znajdować się Twój zlewozmywak. Zaznacz taśmą na blacie wewnętrzne krawędzie szafki. Sprawdź, czy położenie względem ścianek szafki jest prawidłowe. Teraz za pomocą taśmy klejącej przymocuj szablon do blatu. Pamiętaj, w przypadku zlewozmywaków z ociekaczem obrys może być większy od szerokości szafki. Najlepiej wtedy zdjąć blat z szafek w czasie wycinania otworu. Załóż okulary ochronne. W wewnętrznych rogach obrysu wywierć 4 otwory. Następnie wyrzynarką dokładnie wytnij otwór wzdłuż dłuższych krawędzi. Do wycinanej części blatu przybij listewki, tak by zabezpieczyć ją przed niekontrolowanym oderwaniem i spowodowaniem uszkodzeń. Dokończ wycinanie otworu. Usuń wyciętą część blatu. Sprawdź, czy zlewozmywak pasuje do wyciętego otworu. Zaznacz na blacie miejsce, w którym będziesz montował baterię. Ta informacja przyda Ci się podczas montażu baterii. Wyjmij zlewozmywak. Przetrzyj dokładnie brzegi blatu wewnątrz otworu papierem ściernym. Dokładnie oczyść blat i zlewozmywak odkurzaczem. Montaż baterii oraz przelewu.
Przed umieszczeniem zlewozmywaka w blacie na stałe zamontuj w nim baterię oraz przelew górny. Nie będziesz się potem musiał męczyć z dotarciem do trudno dostępnych miejsc. Najpierw upewnij się, czy nakrętki wężyków pasują do zaworów. Standardowo są to gwinty 3/8 cala. Sprawdź też, czy długość wężyków będzie wystarczająca. Jeżeli nie, dokup odpowiednie wężyki. Przykręć wężyki do baterii. Zamontuj śruby i uszczelki. Przełóż wężyki przez otwór w zlewozmywaku. Dokręć baterię. Pamiętaj, by zrobić to z wyczuciem tak, by nie uszkodzić zlewozmywaka. Załóż przelew górny z wężykiem i dokręć od strony komory. Osadzenie zlewozmywaka w blacie. Gdy bateria i przelew są zamontowane, możesz osadzić zlewozmywak na stałe w blacie. Zacznij od nałożenia pistoletem cienkiej warstwy silikonu bezbarwnego na wewnętrznych krawędziach otworu i rozprowadź go równomiernie. Zrób to dokładnie. Zabezpieczysz w ten sposób blat przed wilgocią. Następnie nałóż silikon na krawędziach zlewozmywaka od spodu. Złap mocno zlewozmywak za odpływ i zamocuj w blacie. Dociśnij zlewozmywak. Usuń nadmiar silikonu. Pamiętaj, świeże resztki i plamy po silikonie możesz łatwo wytrzeć szmatką zwilżoną benzyną lakową. Odczekaj około 30 minut. Montaż syfonu i podłączenie wody. Podłącz wężyki baterii z zaworami ciepłej i zimnej wody. Pamiętaj, aby nie dokręcać zbyt mocno nakrętek, gdyż może to doprowadzić do rozszczelnienia uszczelek. Teraz dokończymy montaż syfonu. Zacznij od sprawdzenia elementów syfonu. Odpływy dolne. W przypadku syfonu automatycznego na jednym z odpływów podłączony jest na lince spust podnoszący i opuszczający korek z regulacją wysokości za pomocą śruby, rury, nakrętki, uszczelki. Odpływ z korkiem automatycznym zamontuj w większej komorze. Pod stalowym sitkiem umieść uszczelkę. Dokręć monetą dość mocno od góry zlewozmywaka. Analogicznie zamontuj drugi odpływ w mniejszej komorze. Teraz zamontuj pokrętło korka automatycznego, służące do zamykania, otwierania otworu odpływowego. Zaczep linkę spustu korka automatycznego w pokrętle i zamontuj pokrętło w blacie. Sprawdź, czy śruba w sitku ustawiona jest na właściwej wysokości, tak aby korek podnosił się i opadał przy przekręcaniu spustu. Jeżeli zamiast syfonu automatycznego kupiłeś dozownik płynu do mycia naczyń, zamontuj go zamiast pokrętła. Dla niewykorzystanych otworów załączamy elegancką, chromowaną zaślepkę. Połącz rurę przelewu z odpływem. Pamiętaj, że w każdym domu rury odpływowe znajdują się w innym miejscu, dlatego najpierw próbnie lekko skręć orurowanie syfonu. Na rurach bez gwintu powinny być nałożone nakrętki i uszczelki stożkowe, skierowane szerszą krawędzią w kierunku nakrętki. Skręć z rurą zakończoną gwintem. W pozostałych nakrętkach zamontuj małe uszczelki. W zlewozmywaku 1,5-komorowym odpływy montowane są na różnych wysokościach. Wysokość regulujemy właściwym ukierunkowaniem trójnika oraz odpowiednim wykręceniem rur dochodzących do odpływu mniejszej komory. Skręcone elementy syfonu powinny wyglądać tak. Zwróć uwagę, czy zamontowałeś wszystkie uszczelki oraz czy nakrętki znajdują się w odpowiednich miejscach. Tak skręcone orurowanie przymierz do zlewozmywaka i odpływu. Teraz będziesz mógł sprawdzić, które elementy należy skrócić, by pasowały do odległości między odpływami oraz rurą kanalizacyjną. Zwróć również uwagę, by kolanko znajdowało się blisko ściany i nie blokowało miejsca na kosz na śmieci. Po odmierzeniu właściwych odległości rur, piłką przytnij rury od strony, na której zakładana jest nakrętka z uszczelką stożkową. Pamiętaj, aby zbyt mocno nie skracać rur. Zawsze zachowaj odpowiedni zapas na regulację i osadzenie rury w kolejnym elemencie. Skręć dopasowane elementy i dość mocno dokręć do odpływów oraz rury kanalizacyjnej. Sprawdź jeszcze dokręcenie pozostałych elementów. Teraz możesz odkręcić zawór z ciepłą i zimną wodą. Napuść wodę do komory zlewozmywaka z zamkniętym odpływem, tak by sprawdzić szczelność przelewu. Teraz spuść wodę i sprawdź szczelność wszystkich elementów, wężyków baterii oraz orurowania syfonu. Ponownie napuść wodę do zlewozmywaka. Ciężar wody dociśnie zlewozmywak do blatu. Poczekaj godzinę, aż silikon całkowicie wyschnie. Gratulujemy!
Twój zlewozmywak Prima Gran jest gotowy do użytkowania. Zlewozmywaki granitowe Prima Gran to najwyższa jakość w najlepszej cenie.